skończyły się rajskie szutry Lasów Janowskich. Czas na pogórskie podjazdy. No tutaj droga krzyżowa, jest taka mała, odrzykońska golgota przede mną. No ciągnie, słuchajcie, wilka do lasu. Janowskie, roztoczańskie szutry fantastyczne, ale takich pogórskich zjazdów nie zastąpi nic. Janowskie szutrowe drogi wspaniałe, roztoczańskie Green Velo również, ale czym byłaby turystyka rowerowa bez podjazdów i zjazdów? Rafał z tej strony, witam Was bardzo serdecznie w pierwszy dzień tej jesieni, już z górskich szlaków. Za chwilę wspólnie odkryjemy kilka mniej oczywistych, ale bardzo ciekawych i pięknych miejsc na Pogórzu Strzyżowskim. Więc jeśli Wasza kawa już zaparzona, to startujemy. No tutaj właśnie na tym parkingu stał mój samochód. Wrzostek w województwie podkarpackim, godzina 7:30, niedzielny poranek, pierwszy dzień jesieni tego roku, a ja przy temperaturze tylko 5 stopni powyżej zera wyruszam, aby odkryć dla siebie i dla Was uroki i piękne miejsca Pogórza Strzyżowskiego. Czuć już niestety nadchodzącą jesień, bardzo zamglony poranek, ale bardzo klimatyczny tym samym. To za chwilę oczywiście się zmieni i ta temperatura podskoczy, a po południu na pewno już będzie bardzo ciepło. No ale niestety dzień też coraz krótszy, na szczęście jeszcze jesteśmy przed zmianą czasu, więc można ten dłuższy dystans, około 100 km, spokojnie jeszcze za dnia wykręcić. Najpierwszy podjazd dzisiaj. No bo po tych roztoczańskich i janowskich szutrach wreszcie czas na górskie kręcenie. Może nie będą to jakieś wielkie góry, ale podjazdów nie zabraknie. Garmin mi tutaj odnotował tylko 4 podjazdy przez całą dzisiejszą trasę, ale on odnotowuje tylko te większe. No ten jest taki, powiedziałbym, średniej trudności. Przed chwilą miałem około 13%, teraz 9-10, więc jak na rozgrzewkę bardzo dobry podjazd. Znów 13-14% przede mną, no ale jeszcze jakieś 500 metrów tylko mi zostało, więc myślę, że nie będzie problemu. No a teraz będę miał raczej lekko w górę, lekko w dół, czyli typowo pogórski klimat. Tych podjazdów jeszcze kilka będzie dzisiaj, jak mówiłem, a jeden szczególnie ciężki przed samym zamkiem Kamieniec. Zatrzymałem się w okolicach Januszkowic przy cmentarzu z I wojny światowej. Tutaj na Pogórzach bardzo dużo tych cmentarzy jest, bo tutaj
Front wojenny z okresu I wojny światowej często przebiegał akurat na tym cmentarzu. Pochowani są głównie niemieccy żołnierze, ale zaraz obok cmentarza mam ładny widok na Pogórze Strzyżowskie. Dzisiaj niestety troszeczkę ta pogoda nie jest łaskawa, jeśli chodzi o przejrzystość powietrza, no ale spróbuję docenić przynajmniej te walory krajobrazowe, które mam przed sobą. Za chwilę będę podążał na wschód już w stronę Frysztaka, a później z Frysztaka będę kierował się już na Odrzykoń. Te tereny generalnie mam już troszeczkę zwiedzone i zjeżdżone. Kilka pętli z Pogórza Strzyżowskiego też znajdziecie na moim kanale. Wprawdzie tych starszych, więc musielibyście troszeczkę głęboko pokopać w odmętach mojego kanału, ale możecie znaleźć. Dla ułatwienia oczywiście wrzucę je w opis pod filmem i na kartę. A tutaj zobaczcie po lewej stronie od północy ładny widok na Pogórze Strzyżowskie i po prawej stronie od południa też bardzo imponujące widoki. Nawet gdzieś tam w oddali widać pasma Beskidu Niskiego, więc przy odrobinie szczęścia, gdybyście tędy kręcili, no to mielibyście widok zarówno na Pogórza Strzyżowskie, jak i na Beskid Niski. Gdybym tutaj tą drogą jechał jakieś 2-3 godziny wcześniej, kiedy wstawało słońce, no to miałbym tutaj widok wręcz kosmiczny, bo jeszcze te mgły się tam unoszą, a jak sobie wyobrażę, że tam w oddali gdzieś jeszcze wschodzi słońce, no to widok musiałby być przecudowny. No i zresztą jest chyba jakaś knajpa, gdzie można się posilić, gdybyście byli już zmęczeni. Nawet jest tutaj jakiś tarasik, skąd można te widoki popodziwiać. Tutaj w drodze do Frysztaka możecie też zatrzymać się w barze Trzy Siostry i coś zjeść, ale na pewno popodziwiać widoki, bo jest ładny taras z widokiem na całe Pogórze Strzyżowskie. Za chwilę tutaj dojadę do Frysztaka, ale po drodze będę miał chyba jeszcze jakąś wieżę widokową, więc na pewno na nią wyjdę i popodziwiam takie widoki, jak tutaj właśnie przede mną, co mam nadzieję, chociaż po części moja kamera uchwyci. A ja, jak widzicie, jestem już na szutrowej drodze, czyli prawdziwe gravelowe górskie kręcenie właśnie przede mną. Więc świetna ścieżka, teraz bardzo gravelowa i chyba mi już tam mignęła wieża widokowa, ona nie jest duża, ale na pewno warto się przy niej zatrzymać i na nią wejść. Nawet pomimo tej dzisiejszej niezbyt sprzyjającej widokowo pogodzie, no bo to powietrze, jak mówiłem, niezbyt przejrzyste, ale widoki i tak bardzo urzekające. Dojechałem do tej wieży widokowej, ale nie będzie mi dane niestety skorzystać z jej uroków i dobrodziejstw, bo zobaczcie, jest niestety łańcuch, wszystko jest zamknięte. Wydaje mi się, że to jest jakiś prywatny teren, gdzie ktoś sobie po prostu tą wieżę wybudował i z niej korzysta, jak tylko ma ochotę. No ale pomimo tego, że na wieżę wyjść nie mogę, to jednak zobaczcie, tutaj mogę podejść troszeczkę za tą wieżę i piękne widoki na Pogórze Strzyżowskie. Tutaj obok wieży też mogę popodziwiać. A nie udało się z wieży skorzystać, ale nie ma tego złego, i tak widoki są bardzo ładne, nawet tutaj obok tej wieży będąc, a teraz już takim bardzo gravelowym odcinkiem zjeżdżam do Frysztaka i potem będę kierował się na południe w stronę Odrzykonia.
też niewielki podjazd, nieliczony przez Garmina nawet. Tutaj tylko parę dziesiąt metrów. I tak będzie aż do samego Odrzykonia. Ale w Odrzykoniu już na sam Zamek Kamieniec będę miał jeden z cięższych dzisiaj podjazdów. Są i rowerzyści na Pogórzu Strzyżowskim, co mnie wcale nie dziwi, bo to miejsca idealne pod wypady rowerowe. Dziwi mnie natomiast niezmiennie, że jest ich tutaj na pogórskich drogach tak niewielu. No za to właśnie Pogórza uwielbiam. Lekko w górę, lekko w dół. Ostro w górę, ostro w dół. Płasko. Jestem już przed Odrzykoniem. Za chwilę będę wspinał się na Zamek Kamieniec. To będzie chyba najcięższy dzisiaj podjazd. Tam jest jeden taki odcinek, który naprawdę wymaga dociśnięcia. No ale później będzie ładny widok na zamek i okolice. Zrobimy krótki spacer wokół samego zamczyska. Widzę już Zamek Kamieniec tam po lewej stronie. No i muszę się mentalnie przygotować na ten podjazd, bo on będzie trudny. No tutaj droga krzyżowa i rzeczywiście w tą stronę zamku na pewno będzie ciężko. Jest taka mała, odrzykońska golgota przede mną. No na chwilę się jednak zatrzymałem przed tym podjazdem, bo on będzie dość ostry, a mój organizm już naprawdę domagał się sporej dawki kalorii. Więc chwilka przerwy tutaj w zacienionym miejscu, fajnym strumyczkiem. A potem, zobaczcie, już ten podjazd tam widać. Około 3 km w górę, ale jest jedno pocieszenie, bo będzie ostro w górę, potem będzie krótkie wypłaszczenie i na koniec znów lekko w górę. Więc może się uda, na szczęście nie jest jeszcze bardzo gorąco, bo jeszcze południa nie mamy. Więc głęboki oddech i do przodu. Tutaj taki odcinek powyżej 35% na pewno, więc ten kawałeczek no musiałem wypchać, ale za to mam stąd ładny widok na Pogórze i w oddali Beskid Niski, no ale tak jak mówiłem wcześniej, niestety dzisiaj aura niesprzyjająca widokowo, bo już te Beskidy ledwo widoczne. No ale kręcimy dalej, bo to jeszcze nie koniec podjazdu tutaj na Zamek Kamieniec. No i tutaj dojeżdżam już do tego małego wypłaszczenia, także będzie chwilka oddechu. No i tam pod sam zamek jeszcze trzeba będzie troszkę docisnąć. Zamek Kamieniec udało się zdobyć, dojechałem, chociaż lekko nie było. Teraz krótki spacer wokół zamku, taką leśną ścieżką zacienioną, jak widzicie. Nie za bardzo się dojechać, bo jest dość wąsko i ślisko, ale za chwilkę dojdę do Wiaty, tam na rozstaju dróg i tam na pewno chwilę odpocznę. Tutaj oprócz samej tej ścieżki wokół zamku jest też ścieżka przyrodnicza, tam prowadząca trochę głębiej. Można tam też zrobić fajny spacer, krótki. Jest tam chyba jakiś punkt widokowy, więc możecie też wykorzystać to będąc tutaj. No ale ja tego dzisiaj nie będę robić, bo jeszcze parę kilometrów przede mną, a dzień już trochę krótszy, więc teraz podejdę tutaj tylko pod sam zamek i potem już kieruję się na Czarnorzeki.
Tutaj już podjeżdżając, po prawej stronie widzę rezerwat Przątki, który też oczywiście koniecznie trzeba zaliczyć, no ale może nie dzisiaj, bo dzisiaj gravelem byłoby mi tam bardzo trudno się wbić. To jest droga raczej pod rower MTB, a najlepiej spacerowa, bo wtedy można docenić wszystkie walory tego pięknego rezerwatu i wejść w każdy zakamarek. Ale gdybyście mieli trochę czasu, to warto również rezerwat Przątki zobaczyć. A gdybyście mieli jeszcze więcej czasu, to warto rezerwat Przątki przejechać i udać się na kolejny z rezerwatów, tym razem Trzy Wody, który także odwiedzałem i który też możecie na jednej z moich zimowych relacji znaleźć. Czarnożek. Kręcę już w stronę Wiśniowej, około 10 km przede mną i objeżdżam tutaj teraz od północnej strony pasmo Królewskiej Góry i pasmo Jazowej. A tą Wiśniową doskonale pamiętam, pomimo tego, że byłem tutaj no chyba 3 czy 4 lata temu już. To była jedna z moich pierwszych pętli, którą umieszczałem u mnie na kanale. I w tejże Wiśniowej spotkała mnie niemiła przygoda, o której opowiem wam, jak dojedziemy i tam w parku chwilę odpoczniemy. A pętlę też dobrze pamiętam, bo była bardzo atrakcyjna. Moim hardtailem jechałem właśnie po paśmie Jazowej i po paśmie Królewskiej Góry, też do Odrzykonia i do rezerwatu Przątki. Widać już kościół Wiśniowej. Zaraz poszukam parku, ale najpierw pokażę wam parking, na którym spotkała mnie bardzo niemiła przygoda. No właśnie tutaj na tym parkingu stał mój samochód, kiedy cała przygoda się rozpoczęła. Ale jak to dokładnie wyglądało, opowiem wam już w parku. Dojechałem do Wiśniowej i teraz krótki postój w pięknym parku obok dworu Mycielskich, który mam tutaj na wprost. Za chwilę na pewno wam go pokażę. Więc taki upalny dzień jak dzisiaj, na pewno warto się tutaj na chwilę schować. No jak tylko chwilę odpocznę, to będę już kręcił w stronę Brzostka i powoli domykał moją pętlę, ale jeszcze jedna atrakcja przede mną w Stępinie, którą już odwiedzałem parę lat temu, więc ci z was, którzy śledzą mój kanał, na pewno wiedzą, o jaką atrakcję chodzi. A ze Stępiny będę już powoli zmierzał do Brzostka i domykał moją pętlę, ale jeszcze jestem wam winien moją opowieść o Wiśniowej przygodzie, która mnie tutaj spotkała. Więc sytuacja wyglądała w ten sposób, że na parkingu, który przed chwilą wam pokazywałem, zostawiłem mój samochód. Po czym oczywiście wyruszyłem na tą piękną strzyżowsko-dynowską pętlę po paśmie Jazowej, po paśmie Królewskiej Góry, Zamku Kamieniec i rezerwatu Przątki. Wracałem chyba tą samą drogą, którą dzisiaj jechałem do Wiśniowej. Wróciłem na parking, samochód oczywiście stoi. Zapakowałem wszystkie rzeczy, byłem już potwornie zmęczony, już się zaczynało robić ciemno. Próbuję odpalić samochód, niestety samochód się nie odpala. Druga, trzecia, czwarta próba, niestety nic. Okazało się, że moja karta do samochodu jest zepsuta i niestety z mojej jazdy nic nie będzie. A pech chciał, że akurat nikt ze znajomych nie miał czasu wtedy, żeby mi pomóc, więc nie pozostało mi nic innego, jak tylko ściągnąć rower, zapakować wszystkie rzeczy i wrócić do Tarnowa, nabijając dodatkowe 100 km, więc możecie sobie wyobrazić, jak się czułem po powrocie. No na szczęście na drugi dzień, dzięki uprzejmości mojego teścia, przejechaliśmy tutaj do Wiśniowej z drugim kompletem kluczyków i udało się samochód odpalić i wrócić do Tarnowa. Także od tej pory już zawsze biorę dwa komplety kluczyków
na każdą wyprawę, na wszelki wypadek, gdyby jeden zawiódł, to drugi jest w pogotowiu, co i Wam oczywiście polecam. No na szczęście dość krótki był ten odcinek tutaj z Wiśniowej po tym ruchliwym fragmencie drogi. A tutaj już na wprost widzicie górę Chełm, która jest taką jedną z bardziej znanych gór tutaj w krajobrazowym parku Czarnorzecko-Strzyżowskim. Miałem się nawet na nią dzisiaj wybrać, ale chyba z jej szczytu nie bardzo są jakieś widoki. Jeśli ktoś z Was był na górze Chełm, to niech napisze, bo z mapy jakoś wydawało mi się, że szczyt jest w lesie i jest tam chyba tylko jakaś kapliczka. A ja dojeżdżam już tutaj do Stępiny, no i pod słynny tunel schronowy na chwilę podjadę. Tunel schronowy, który już gościł na jednej z moich starych relacji. Odsyłam Was oczywiście do tego filmu, a tutaj chwileczka przerwy. Tutaj można ten schron kolejowy objechać wokół. Tu jest taka ścieżka edukacyjna. Ten schron to jest ciekawa konstrukcja, ale jeśli chcecie więcej dowiedzieć się o historii tego miejsca, to odsyłam Was do tej mojej pętli, którą kręciłem tutaj w okresie zimowym. Właśnie po Górzu Strzyżowskim odwiedzałem również drugi tunel schronowy w Strzyżowie. To była taka moja militarystyczna przygoda rowerowa. Tam znajdziecie więcej informacji, zarówno o tych schronach, jak i o całej trasie. Jako miłośnik i wielbiciel Pogórzy muszę Wam gorąco polecić nie tylko tę dzisiejszą strzyżowską pętlę, ale też i pozostałe, których nie brak na moim kanale. Jeśli te tereny także i dla Was są bliskie, to znajdziecie u mnie sporo rowerowych tras właśnie po tych regionach. A mnie pozostaje tylko pożegnać się z Wami. Kolejne rowerowe pętle już w jesiennej odsłonie niebawem na moim kanale, więc jeśli nie chcecie przegapić kolejnej, zachęcam do subskrypcji. Mile widziane, oczywiście kciuki w górę. A ja pozdrawiam Was tradycyjnie bardzo gorąco. Kręćcie dużo i wyjątkowo bezpiecznie. Uważajcie, bo jesień już nadeszła, więc będzie ślisko. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć! Ostatni z podjazdów dzisiaj. 6% średnia. Za chwilę będzie tutaj moment krytyczny, a potem już tylko w dół do Brzostka.